nie będą tego drzeć z tego. Dla rodziny państwa Wydrzyckie, bo takie rodowe imię, nazwisko, nosił wybitny artysta, którego świat zapamiętał Jarosława Niemena. Rodziny repatriantów, powracających do ukształtowanej nowej formy, w nowych granicach przez realia powojenne Polski. Biała Podlaska jako punkt repatriacyjny była pierwszym polskim przystankiem. I tak zapisała się w pamięci niezliczonej ilości Polaków chcących zamieszkiwać na tej także formalnie polskiej ziemi. Los rodziny państwa Wydrzyckich jest symbolicznym podkreśleniem losu Rzeszy Polaków, dla których powrót do Polski w tych nowych, powojennych granicach był poszukiwaniem swojego miejsca na ziemi po tym, gdy ta piękna, wielka Polska w okresie międzywojennego w tak brutalny, liczący się z polskimi potrzebami sposób została ukształtowana w powojennym porządku świata. I to tutaj od mieszkańców Białej Podlaski uzyskali to ciepłe, życzliwe wsparcie, pomocną dłoń i zrozumienie dla swojego wyłaczego losu. Jako ich potomkowie, dzisiejsi mieszkańcy Białej Podlaski, jesteśmy dumni, że tak nasi poprzednicy zapisali się w pamięci wielu, a Czesław Niemen rozsławił swoje dobre imię tą uduchowioną, artystyczną, kresową duszę w Polsce i na całym świecie jako wybitny artysta. Cóż, wypada mi przede wszystkim podziękować panu prezydentowi za to, że wziął patrona honorowym nad tym wydarzeniem. Chciałbym również podziękować wszystkim pracownikom i dyrektorom urzędów miejskich, którzy dużym staraniem wspierali nasz projekt. Również chciałbym z tego miejsca podziękować naczelnikowi Wydziału Kultury, Edukacji Kultury i Sportu za przychylność, za wielkie wsparcie dla tego projektu. Jeden z koncertów, Szkoła Podstawowa nr 5, Hala Sportowa, lata 90. Tak, to był koncert, pamiętny koncert Czesława Niemena, w którym wypowiedział następujące słowa. Gdy przyjechaliśmy z Brześcia do Białej Podlaskiej z rodziną, zakwaterowali nas w punkcie repatriacyjnym. Tak mi się tu spodobało, że nie chciałem jechać dalej, ale nie miałem wyboru. Te słowa to były inspiracją do tego pomysłu i ten pomysł właśnie w dniu dzisiejszym, 27 maja 2022 roku został zrealizowany. Nie byłoby tego pomysłu i realizacji bez kilku fantastycznych osób. Kto jest dzisiaj z nami? No, z nami są przede wszystkim rodzina Czesława Niemena, córka, stryjeczny brat i kuzyn, którzy przyjechali ze Świebodzina, z Białgardu i z Gdańska. Osoby z Białej Podlaskiej również. Biznesmeni, przedsiębiorcy, władze miasta, szkoły, uczelnie? Tak, wszyscy są i wszyscy wspomagali projekt. Jak również, no tutaj muszę wymienić tego, który zasiał pomysł, to jest Edward Tomaszuk. No a oprócz tego jeszcze dołączył do nas Jerzy Jaworski, Krzysztof Twarowski. Jerzy Sadowski również. Jak się czuje pan jako przewodniczący dzisiaj, gdy już ta uroczystość ma swoje miejsce, dopięliście do swego? Czesław Niemen, wydawałoby się, dworzec Biała Podlaska, takich ludzi jak Czesław Niemen
pewnie nawet nie spodziewamy się, ile osób tędy przez Białą Podlaskę przejeżdżało, stawiało tutaj pierwsze kroki właśnie w Polsce. No, choćby w 1946 roku, w 1946 roku przyjechała tu Anna German ze swoją matką i babcią. Przyjechał również wtedy brat stryjeczny Jerzy Wydrzycki ze swoją rodziną. To 1946 rok, a w 1958 roku oprócz Czesława Niemena Władysław Kozakiewicz, słynny sportowiec. Z jeszcze późniejszym słynnym gestem w Moskwie. To ten sam człowiek. Ścian na dworcu w PKP w Białej Podlaskiej trochę jeszcze wolnych jest. No jest. No nie wiem, czy będą takie inicjatywy dalsze, bo to jest miejsce, które no niestety, ale jest pod administracją PKP. Chociaż imię dworca zobowiązuje. Zesłańców Sybiru, tak. Edward Tomaszuk, prezes Edward Biała Podlaska, również i firma, i pan Edward osobiście wsparli inicjatywę odsłonięcia i powstania tej tablicy Czesława Niemena w Białej Podlaskiej na dworcu PKP. Ja zapytam, dlaczego akurat Czesław Niemen? Czesław Niemen to był reżyser, muzyczny piosenkarz, najlepszy chyba w Polsce na pewno, bardzo był uważany za, nawet i za Beatlesów. Oni sami przyznali, że jego głos to jest nie do powtórzenia i że jest lepszy od nich. Skąd Czesław Niemen? Kiedy występował ostatni raz w Białej Podlaskiej w sali przy szkole numer 5, powiedział, że on robił pierwsze kroki na naszych ziemiach w tym mieście, to skojarzyłem sobie, że powinniśmy jego upamiętnić. I moje analizy były takie, żeby w Białej Podlaskiej na Placu Wolności postawić Kaczyńskiego Bogusława pomnik, Czesława Niemena i Maliniaka. Ja nie jestem politykiem, ale był opór właśnie władz miasta w tym czasie, kiedy zrobiono ten pomnik. Nie pozwolono, żeby stał w mieście, w centrum. Byłem bardzo oburzony i dlatego dzisiaj Czesława Niemena mamy tutaj, ale rozmawiam z rodziną, być może go tam jednak postawimy, bo wiem, że Maliniak prawdopodobnie będzie stał na Placu Wolności. A czemu tam? Ci właśnie znani ludzie, ci nasi i ten Czesław. Dlaczego tam? Bo jeśli turysta przyjeżdża do miasta i chodzi po Placu Wolności, to zapyta zaraz, to ci ludzie stąd? A no właśnie, stąd. I tutaj taką pamiątkę pokazać zacnych ludzi w mieście. Niestety tutaj zostaliśmy pokonani przez biurokrację, politykę bardziej niż biurokrację. No trudno, będziemy, bardzo możliwe, że nam się jeszcze to uda, ale dzisiaj zaznaczam. To pan Radecki zaproponował, że zróbmy jednak, przynajmniej zróbmy tutaj przy dworcu aktualnie. I dlatego mamy tą dzisiaj spotkanie. Czy takich tablic, takiej uroczystości w całej Polsce, być może w Europie, jest więcej? Ostatnią uroczystością było odsłonięcie pomnika w Białogardzie, dlatego że tam w zasadzie to był pierwszy po starych Wasiliszkach rodzinny dom rodziny Wydrzycki, zamieszkała tam matka z ojcem Czesław. Bardzo krótko, bo za chwilę wybył do szkoły muzycznej w Gdańsku, ale to był taki pierwszy dom, w związku z tym też tam ten krok historyczny został uwzględniony, ale ten jest zupełnie pierwszy krok na administracyjnej ziemi polskiej, bo nie historycznej też, ale ona daleko dalej się rozciągała. Lata 50. w pani rodzinie, w rodzinie pana Czesława Niemena na pewno są często wspominane i ten okres właśnie przesiedlenia. No tak, najwięcej wspominała moja ciocia, która była 10 lat starsza od ojca, ponieważ ojciec odwiedzał swoje tereny dzieciństwa i młodości w 76 i 79 roku
i już niechętnie wspominał ze względu na to, że tak bardzo to się wszystko zmieniło na niekorzyść. Natomiast ciocia jako starsza bardzo, bardzo dużo wspomniała. No ja się po latach 50. urodziłam, więc ja tego nie pamiętam. To jedynie co mama, moja mama też stamtąd pochodzi, więc to co opowiadała mama i tata, jak tam się żyło, jak się sielsko żyło. I dopóki, no dopóki nie przyszedł okupant, najpierw jeden, drugi. I trzeba było wyjeżdżać, jak się chciało zostać z korzeniami Polakiem. Czy od tej pory dla rodziny Wydrzyckich, dla rodziny Czesława Niemena, miasto Biała Podlaska i to miejsce stanie się również uzyska pewną wartość? Ależ naturalnie, wie pan co, historia zatacza koło. Że w ogóle jakby tak sięgać do korzeni rodziny Wydrzyckich, to w Radzeniu Podlaskim rodzina Lipińskich, między innymi Karol się urodził, a to jest od mojej prababki Elżbiety Lipińskiej, więc to też jest rodzina, więc tu wszyscy krążyliśmy. Mój dziadek ze strony matki też na Polesiu się urodził. Więc te tereny zawsze w naszej duszy grały, a teraz będziemy tu przyjeżdżać po prostu rekreacyjnie. W takim razie córka pana Czesława Niemena nie obrazi się, jeśli powiem, że jesteśmy tak naprawdę ziomalami. No tak, oczywiście jesteśmy ziomale i bardzo się z tego cieszę. Dziękuję bardzo. Spotykamy się dziś, aby uczcić pamięć wybitnego Polaka, artysty wszechstronnie talentowanego, jednego z najważniejszych twórców muzyki w naszym kraju. Czesław Nieman Wydrzycki był wszechstronnym kompozytorem, multiinstrumentalistą, niebanalnym piosenkarzem i wokalistą rockowym. Jego twórczość wprowadziła polską muzykę na nowe tory.